Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GDA Właśnie. Chciałem sobie nagrać Atlasta, ale niestety znowu były te ściny, więc Atlasta sobie psała znaki na indziej. A na chwilę obecną będziemy wykonywać wyścigi, które nam tutaj zostały do wykonania w salonie samochodowym. Mamy 6 wyścigów do zrobienia, ale to myślę bez problemu zadamy sobie radę z tymi wyścigami. Myślę, że na wyścigi będę sobie brał Deluxe, bo to jest naprawdę szybkie, fajne auto, które naprawdę może zdziałać cuda. Więc dobra, pójdę sobie powiedzmy, no w sumie na wyścigi jest dobra taka rockowa muzyka, nie? Więc sobie leci V-Rock. No ale kurde, akurat muszę być reklamy. Dobra, może zaraz miną. Więc tak, obecnie mamy jeszcze 6 wyścigów do zrobienia w tym stronie samochodowym. Zrobimy sobie teraz te wyścigi. A następnie kupimy sobie Club Malibu. Następnie. No i w kolejnym odcinku będziemy właśnie wykonywać mi się w klubie Malibu. Dobra, kurde, panowie, ja mam inny sposób na rozpoznanie tego wyścigować, tak? No nie! Kuźwa, musiał na policja się natknąć, naprawdę? Jak mnie jest wkurza, to za potrącenie policjanta są od razu dwie gwiazdki, na pierdziele. O Jezu! Zaraz na policja nie odpuści. Dobra, trudno, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę, mimo tego, że policja nas teraz będzie gonić. Nie, no specjalnie to zrobiłem, nie? Zrobiłem coś jakieś atrakcje, no bo... Mało mi wraca, nic, policja musi się włączyć do gonitwy. Do wyścigu. Nie, no sobie tak na logikę nie powinna zagonić, bo to jest nielegalny wyścig. A ten raz, kiedy nas gonią w trakcie takiego nielegalnego wyścigu, to jest w jednej z misji w klubie Malibu właśnie. Dobra, kurde. Jest coś, czego mianowicie... Panowie, którzy ścigają się tutaj o mnie nie wiedzą, a mianowicie ja jestem królem i panem wyścigów. Co zatem idzie, nie ma szansy na to, żeby jakkolwiek w ogóle mnie tutaj powstrzymać przed wygrywaniem. Bo ja jestem królem i panem wyścigów właśnie. Jeśli pocenie ktokolwiek lista, to będzie w stanie mnie pokonać w wyścigu. Nie macie takiej szansy, gdy Dark Angel jest za kierownicą. Nie no, ja u mnie kocham wyścig, tak? W ogóle tak jest tego typu gościem, który tam wyścigów nie spada za nimi, tak ja z kolei wyścig kocham całym sercem! Wyścigi są zajebiste. Nie ważne co w GTA, nie ważne co w Wiedźminie, nie ważne gdzie, wyścigi są zajebiste i koniec. Jak będziemy grać tego Wiedźmina, to na pewno teraz będę brał udział w poszczególnych wyścigach konnych. Dobra, zabierzę sobie tutaj. Schowam sobie to Deluxo, no i weźmiemy się od razu za kolejny wyścig. Będę zapisywał na wszelki wypadek, gdybym jednak jakimś cudem przegrał spadkowo. Dobra, lecimy dalej. Teraz ten wyścig. No tylko teraz pojedziemy sobie. Mam nadzieję, że pod radarą to nie zepsuje. No, w międzyczasie to też jest, będzie kasa nabijać w salonie samochodowym, więc jest ogólnie zajebiście. Słuchajcie, mamy ogólnie już 70% gry, co tym idzie naprawdę powoli, ale zbliżamy się do końca. GTA Vice City. No Vice City myślę, że spokojnie skończę przed San Andreas, ale to dobrze akurat, bo... Powiem tak sądzę, Vice City jest chronologicznie przed San Andreas, więc dobrze by było faktycznie Vice City jednak skończyć przed San Andreas. Pierwotnie planowałem coś zupełnie innego, że... W ogóle skończę najpierw San Andreas, a potem będzie Vice City, no ale... Sprawy się potoczyły tak, a nie inaczej, to obecnie Vice City i San Andreas są dwie serie, które są nagrywane... Na co dzień, na bieżąco. No i właśnie planuję też tego zrobić z po Vice City. Myślę, teraz nie będę chciał nagrywał kolejnej części GTA, ale myślę, co jednak, kurde, myślę naprawdę o tym, żeby zrobić tego Windowsa 10, żeby subdate'ować ten system do Windowsa 10, ale właśnie trochę się obawiam tego, że mogłyby mi te gry psować i tak dalej. Lesno. Udało mi się znaleźć sposób na to, znaczy udało mi się znaleźć stronę do tego, do pobrania Wiedźmina 3 z polskim dubbingiem, więc to jest, może nie byłby aż taki problem, no. Co prawda z niektórymi grami by się męczył w ogóle z pobraniem i tak dalej, ale... Słuchajcie, ogólnie... Myślę, że jest przed rozpoczęciem takich kroków, przed podjęciem takich kroków, ja jest rozpoczęcie serii z Wiedźmina 2. Dlaczego? Ponieważ...
Gdybym ja jednak tę grę stracił, to straciłbym się moje save'y z Wiedźmina 1, gdybym stracił wszystko, właśnie update'ując ten system do Windows 10. Nawet gdybym, nawet teraz nie, gdy jestem w stanie myślę odzyskać spokojnie tę grę i tak dalej. No nie, za to przegram teraz przez moją głupotę właśnie. Tylko nie to. No Command Deluxe to jest radę, no! Chłopie! Nawet przywal ładnie, fałdko. Jest raz byś przywalił z swojej, żebyś mi dał wygrać. Kurde! No ale ja to musiałem przywalić, to cholera jasna! Dobra, jedź tam, jedź! Jedź! Jedź to mi, dasz radę! Dobra, udało się, było blisko, ale się udało na szczęście. Mamy zrobione dwa wyścigi na szczęście, co? 4 wyścigi zostały. No ale właśnie myślę, że jednak zrobię serię z Wiedźmina 2 i Wiedźmin 2 to będzie jedyna seria, która się później będzie opowiadać. Najpierw skupię się na tym, żeby skończyć GTA San Andreas, GTA Vice City, The Walking Dead oraz Plague Tale i Outlasta, a potem będzie tylko i właśnie nagrywany Wiedźmin 2. A następnie dopiero update'uję system do Windowsa 10 i mam nadzieję, że uda mi się to lepiej zrealizowane nagrać. A kto wie, jak będzie, całkiem możliwe, że Life 2 to dopiero w czerwcu być może nawet. No bo tak, jak pokażę teraz tę serię, ja myślę, że kto wie, może już za miesiąc uda mi się skończyć z GTA Vice City oraz GTA San Andreas. W takim tempie, w jakim teraz się to w stanie nagrywać te gry. San Andreas to może jeszcze nie do końca, ale byłby już bardzo blisko końca. No, teraz mamy to spokojnie, skoro miasta wcześniej, no i tak samo. Spek to w sumie jest długi, więc spek to trochę no, może potrwać. No ale dopóki to chyba myślę, że jednak najprędzej skończę razem z Outlastem. Ale spektek faktem, że trochę ta seria jest tam bardzo potrwać, bo tych rozdziałów jest podejrzewa 17, a ja jestem dopiero na 5 rozdziale i to jest władzać na to, jak ja gram, no to trochę to są minie, zanim ja tą grę skończę. No ale nie chcę ryzykować, bo boję się ogólnie tego, że wtedy stracę wszystkie gry. No i bym się musiał łączyć z tym, żeby na nowo te gry pobierać i tak dalej. A to nie byłoby fajne. Więc po prostu zrobię tak, a nie inaczej. Ponieważ jeśli chodzi o Wiedźmina 3, to zawsze mogę sobie przecież ten, zrobić symulację wyborów i jest spoko, tak? Więc tutaj się nie muszę takie rzeczy martwić. Ale na przypadku Wiedźmina 2 będę potrzebował tego importu save'ów. To jest istotne. No nie chciałbym się jednak wschodzić Wiedźmina 1 od tylko po to, żeby tego Wiedźmina 2 nagrać. Będzie mi jedna fajna gra, ale na jakiś czas chcę sobie zrobić odpoczynek od niej. Powiadam od każdej gry, co mam czasami odpoczynek nawet od Wiedźmina. Co ty wyprawiasz, Banshee? Dlatego mam taki plan, a nie tylko Wiedźmin 2 będzie akurat nagrywany w horrorze 480p, żeby też nie przeciążać tutaj nagrywania oraz samej gry. Powiadomo, ja tak nie mam najlepszego laptopa i po prostu muszę korzystać z takich, a nie innych rozwiązań, no, ale myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem, bo 480p to jest dobra rozdzielczość i myślę, że tutaj jakoś będziecie sobie spokojnie w stanie oglądać Wiedźmina 2 w takiej, a nie innej rozdzielczości. Jeśli w ogóle będziecie to oglądać. Kiedy nam ostry przyjdzie? Fajnie by było. No ale to chwilę potrwa, bo najpierw chcę skończyć tę serię, którą obecnie mam. Na pewno dopiero będzie widzieć. No a następnie robię update Windowsa 10, no i zabieram się. Mam nadzieję, że za Life Strange 2. No to dopiero potem będzie jeszcze GTA 3, GTA 4, no i GTA 5. Ja to tak, gdy już będę nagrywał GTA 5, to stracę naprawdę, ja będę dziewczyną. Chyba. No zobaczymy. Jakie sprawy będę mieć. Zależy od tego, czy mi się nic nie spieprzy.
bo to różnie ma zabrać. No ale dobra, nie będę za tą duzę nawijał. Ja zapiszę grę, no i zabieramy się za kolejny wyścig. Jeszcze zostały nam 3 wyścigi do zrobienia. Więc proszę bardzo, zwarty teraz wyścig. Okej. Okay. Teraz myślę, że spokojnie zdobędziemy tutaj, znaczy nie, na pewno zdobędziemy 5000. I będziemy sobie mogli bez problemu kupić na Klub Malibu. Więc mimo tego, że komu Klub Malibu nam daje najwięcej, to jednak sama samochodowa nam jednak daje największy psyków. Najwięcej pieniędzy właśnie możemy zdobyć dzięki salonowi samochodowemu. Myślę, że jednak warto go kupić w pierwszej kolejności, bo nie jest on jakoś bardzo drogi, a za to daje on ogromne zyski. I to jest mega spoko. No nie! Ja... Sami się wepchnął! Ja pierdolę, sami się wepchnął pod koła, idiota! Debil sami się wepchnął i sama nie mi goni, to jest świetnie! Sami mi się wpikacie pod koła, idioci! Ja już widzę, to pierdolenie tępeniego. A ty tam, nie zabijaj więcej stanowanych funkcjonariuszy! Dobra, kurde frajezy, lecimy! Będzie wyciek z policją! No skurę czuję, że to się może źle skończyć! Jezu, jak oni oskują bezcelnie! Ja przynajmniej staram się ich nie bić. Oni bezcelnie we mnie wjeżdżają. Nauczę się jeździć! Nie, my to kobiety nie potrafią jeździć, a co druga kobieta, którą znam, to on jedzie lepiej od was, debile. Dobra, jest pierwsze miejsce. Kolejny wyciek z policją na karku, zajebiście. Tego nam trzeba było. Jest tylko wina tego bliziana, który cię bezcelnie w pierwszy podchała. Chyba zrobił to specjalnie. Poświęcił sobie swoje życie, żeby policja nas dorwała. No, ale nie ma tak łatwo, ja się tak łatwo nie dam. Było blisko. Trzeba teraz naprawdę uważać. Pewnie jest dźwięk zalicania tych portów, takie um! Pum! 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 Kurde, gwiazdka, no! No wzięła, niestety muszę jechać tędy. Dobra, gruntu wygrać. Teraz i tak będziemy to. Dobra, udało się teraz. O, okej. Okay. Zgubiła się policja, gdy wygrałem wyścig, spoko. Dobra, dostaniemy jeszcze 2 wyścigi do zrobienia, no i będzie koniec. No, a następnie kupimy sobie Klub Malibu. Lodziarnie sobie zrobimy kiedy indziej. Na razie jeszcze nie. No i co właściwie mógłbym powiedzieć teraz na temat... tego, co dalej będzie z grami. Ja się na pewno zamierzam swoim dać zapodać również z tym Forspoken od Square Enix. Ciekawe jaki to jest... Ale dobra, ja wiem, że to nie zgrał Square Enix, oni to wydali i też jest na pewno, że podać pomagali w trakcie tworzenia tej gry. Więc wydaje mi się, że po części to jednak jest gra od Square Enix. No i ja się z tym ścierłem, zamierzam zapoznać. Zwłaszcza na to, że gry online dało tej grze ocenę 6,5 na 10, to ja się tutaj spodziewam naprawdę zjebanej gry,
która minimalnie tylko jest lepsza od Rapid Test Coros, więc generalnie będzie chujnia. No ale chciałbym się jednak z tą chujnią zapoznać i podobnie jak w przypadku Coros, ja to zrobię na nagranie, po prostu będziemy sobie... Więc ja będę komentował to, co się tam dzieje w tej grze, będę to komentował, pierwszy raz oglądając, no i też będę to jak na razie nagrywał. No ale oczywiście za ciasta nie można się spodziewać czegokolwiek dobrego pod egza. Bo to będzie nawet takie chujstwo. I to jest równie pewne jak to, że Leila jest czarna. I chinowa ta imin. Zrobię pewne jak to zrobić, że ta niesprawiedliwie potraktowana. No właśnie, o wielką mowa dopiero co nagrywałem o Roxy. Dobra, to wiadomo, ten odcinek teraz dostaniecie o wiele później. No ale... Tak sobie informuję. Na jakim etapie obecnie jestem, gdy... Nagrywam ten odcinek. Ale tak samo drogą, udało mi się nagrać dołki do Anifro Team, z rana nagrywałem, jest ciekawe. Zacząłem nagrywać znowu w rodzinie do 1420p. To mi się to nagrało, więc nie wiem, tutaj chyba wchodzi na to, że po prostu muszę nagrywać te rozdzielczości, bo jak gdy nagrywam w rodzinie do 1480p, to mi się nagranie po prostu psuje i tyle. No akurat, gra nawet dobrze działa w tej rozdzielczości, więc tutaj wydaje mi się, że problemem jest rozdzielczość 1080p. 720p to jest ok rozdzielczość, następnie do nagrywania ok jakość. Do nagrywania ok, do nagrywania tej gry. Co mnie akurat cieszy. W gruncie udało mi się to nagrać wreszcie. Specjalnie wstałem w sesję i to chcę nagrywać. Teraz obecnie nagrywam dlatego, bo znowu są problem z trawajami u mnie. Znowu trawaj nie przejechał i musiałem znowu napisać, że nie przyjadę do pracy, bo jest problem z trawajem, więc no. Zostałem w domu i teraz nagrywam filmy. Mam taki zapas teraz nagrany. Więc nawet nie liczę, który to jest odcinek, ale podejrzewam go za gdzieś. Chyba gdzie to któryś. Ale kiedy teraz mam ponad 20 filmów akurat. No, po co coś innego, a nie tylko czego ten wirok. Bardzo, bardzo zajebista piosenka leci na motion. I o to chodzi. Zajebista muzyka. Tak, ja naprawdę muszę znaleźć jakieś inne tematy do rozmowy z wami, a nie tylko czego to Life is Strange, no. Nawet sami Wings, Rock. GTA 6! GTA 6 podobno ma być w Vice City, nie? Podobno GTA 6 będzie w Vice City, no na to w sumie liczę, bo już było to Liberty City, było Los Santos, no ale właściwie to powinien być cały San Andreas, a nie tylko Los Santos. No i teraz liczę na to, że faktycznie będzie również z Vice City w końcu, w odświeżonej HD wersji gry. I liczę na to, że faktycznie twórca to wyjdzie, no i też, no tam główna bakterka ma na imię Lucia. No jest Lucia, kurde. Tyle dobrego, co wreszcie pomyślałem o tym, żeby kobieta była główną bohaterką w GTA, no ale... Naprawdę, Lucia! Nie mogli nazwać Roxy! Roxy, takie fajne imię, sam bym chciał mieć na imię Roxy. Jezu, w ogóle to brzmi jak... Sam bym chciał mieć na imię Roxy, ja pierdzielę. No ale co aparat za to, że mam takie, a nie inne uczucia? O tym się nie decyduje. No jest podobnie jak sorytarza seksualna, bo o tym się właśnie nie decyduje. Gruncie zyskuję trochę więcej pewności siebie, żeby się do tego w ogóle przyznać. Przed kimś w ogóle, no. To jest istotne, żebym miał więcej pewności siebie w tej kwestii najpierw, żebym, no. Bardziej się oswajał z tą myślą. Że jestem taki, a nie inny właśnie. Tyle, że tak jak mówię, ja w sensie więcej do pewnych aktywistów. Niech to się afisować.
nie chcę również zrobić się nie, nie wiadomo kogo tutaj, że jestem taki zajebisty, bo się czuję tak, a nie inaczej. Nie, to nie odchodzi. Ja sam patrzyłem ich zachowanie i uważam, że to, co oni robią, jest za osno. Więc to, żebyśmy się zrozumieli jak coś. Dobra, teraz mamy już ostatni wyścig do zrobienia. No i to właśnie będzie taki długi wyścig przez całe miasto. Ale za to wyścig, który naprawdę da nam sporo pieniędzy. To jest zajebiste, bo tutaj zgarnie ma 40 tysięcy. Jest naprawdę warto ten wyścig zrobić. No ale wracam do GTA 6, to naprawdę, Lucia, serio. Ja serio będę mówił Lucy, bo już Lucy tam nie lepiej brzmi niż Lucia, bo Lucia to kurde serio. Mi się kojarzy z jakąś dziewczynką. Ale tutaj będziemy grać kobietą, tak? No to... jakie to są, kurde. Już tak sobie postanowili, to nie będę... się tego może jakoś... I... aż tak wiele cepiał, no... Grudze wreszcie padli na pomysł, żeby skończyć kobieta była główną bohaterką GTA. Wreszcie! Chciałoby się zaraz. Tylko teraz pozostaje jeszcze kwestia terminu tego GTA 6. No i też mam nadzieję, że jej nie zepsują, bo... serio, boję się, że to może być taka postać, która... no, wejdzie w ten gangsterski świat, ale... będzie taki motyw, że ona została do tego zmuszona jakoś, jakiś facet ją zatacuje do tego, żeby była za coś. Naprawdę liczę na to, że oni czegoś takiego nie zrobią, więc to faktycznie będzie kobieta, która podobnie jak Tommy albo CJ, no jest to gangsterką, bo takie jest jedyście i tyle, no. Robi to z własnej woli, a nie dlatego, bo ktoś ją do tego zmusza. I też ona się nie będzie chciała wytować tej gangsterki, jak Mike chciał się wytować ze swojego gangsterskiego życia. Liczę na to, że to będzie po prostu kobieta, która... okej, okay, nie ma jakieś wartości jak lojalność, jak dbanie o przyjaciół, bo to też jest istotne, żeby ta postać nie była, całkowicie kogoś zła, ale to jest dobre, żeby było, gdyby ona faktycznie, no... była zła dla społeczności, można powiedzieć, że była zła dla społeczności, ale faktycznie byłaby, dajmy na to, dobrą przyjaciółką dla swoich pracowników na przykład, bo mogłaby to być jakaś kobieta, na której liczy się to, żeby jakoś rozwinąć swój gangsterski biznes. Taki model mi się strasznie tutaj podoba z Tomim i fajnie by było, gdyby to takiego zostało wykorzystane w GTA 6 właśnie. Po raz kolejny, no tym bardziej, że to będzie Vice City, tak? GTA 6 będzie Vice City właśnie, więc dobrze by było powrócić do tych nieruchomości, do rozwijania na tego interesu. Tyle z tym razem jako kobieta właśnie. Byłoby to naprawdę fajne doświadczenie i fajnie by było, gdyby Rockstar coś takiego właśnie zrobił. No ale co nie to zrobią, no właśnie boję się, że nie da. Bo zrobią z tej Lucy taką jakąś zjebaną Elis teraz was zwana, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nie dojdzie, no i też liczę na to, że faktycznie będziemy mogli tą Lucię przebierać. Jakieś fajne skienki. Z paznokcie jej będziemy mogli pomalować. Kurwa. Jebany checkpoint. Liczę właśnie na takie atrakcje z tą postacią. No i oby tak było. Abyśmy naprawdę mieli dość spory wybór, jeśli chodzi o ubrania. To naprawdę liczę na to, że ona będzie mogła mieć swój własny styl, że na przykład będzie mogła być pobyt dziewczyną jakąś różowymi włosami, albo będzie mogła być rok dziewczyną, albo jakoś kurde, no, gotycka będzie mogła być, to by było zajebiste. Chłopcy, okej, okay, no, powiedzmy, że żeby było sprawiedliwe, to też mogłaby być chłopcą, ale no mogłaby być na przykład dziewczęta, nie? Mogłaby nosić takie fajne różowe skienki, coś. Bo żeby to do końca nie pasowało do jej gangsterskiego stylu, ale hej. Grunt to nie ocenia po pozorach, tak? Dziewczyna, która nosi słodkie różowe skienki i ubiera się dziewczyną, może tak naprawdę być naprawdę bardzo, bardzo groźna, ale to jest naprawdę może być bardzo dojrzała. Mimo tego, że są stereotypy o tym, że dziewczyny, które ubierają się tak, a nie inaczej, to są dziewczyny i głupie. To nieprawda, nie każda dziewczyna taka jest. Guba i dziecinna, która się tak ubiera. I zdać nie potrafi być poważna. To są bzdury już akurat. Zgadza taka jest. Dobra, kurde, dawać mi moje kochane Flash FM teraz. Jest, mam nadzieję, że twórcy tutaj wezmą pod uwagę te pomysły. I za faktycznie zrobią z niej ciekawą postać, którą... powiem tak, musi mieć ciekawą historię, tak naprawdę, ona musi mieć jakąś historię ciekawą. Na to również liczę. Musi mieć charakter dziewczyna. No i to jest tutaj istotny styl, ja tak, tak można faktycznie było decydować o tym, jak ona się będzie ubierać.
I będziemy mieli mnóstwo Sylwii, będzie mogła być Cesa, będzie mogła być Pop dziewczyną, będzie mogła być Rock dziewczyną, będzie mogła być gotycką dziewczyną, to by było zajebista. Gdybyśmy właśnie mieli taki faktycznie wybór, jak ją ubrać, jak ją wystylizować, to by było zajebista. Więc postanowiłem, że wreszcie na to, żeby zapoznać się trochę z Hogwarts Legacy, czyli tą grą na podstawie Harry'ego Pottera. Na pewno plus jest to, że można tam grać kobietą i można również tą kobietę nazwać. To jest plus akurat. Jakbym ja grał, to wiadomo, zamiast swoją tarowicę nazwał Roxy albo Crystal. No ale sporo co minie, zanim w ogóle będę mógł zagrać w Hogwarta, jeśli w ogóle będę mógł zagrać. I to jest... Jestem nie do końca przekonany co do tej gry. Nie zapała z takiej mojej miłości, no ale podoba mi się to, że... Można faktycznie decydować o tym, kim będziemy grać, kim będą twacy tam, to jest spoko jak najbardziej. Tylko kurde, nie wiem, co za bardzo w ogóle będę chciał oglądać tą grę, bo większość i tak będzie gra facet tam. A w takich spadkach zdecydowanie wolę kobiety gameplaya. Zgranie kobietą właśnie. A to kobiety gameplaya właściwie to po prostu gameplay z granie kobietą, no. Kobiety to nie do końca, bo nie chcemy patrzeć, jak programiarza sobie gra w tą grę. Ona by jedynie zepsuła tą serię. Taka jest prawda. No ale fajnie by było popatrzeć na gameplay, w którym ktoś gra kobietą. Bo co to będzie grało? Chcemy sobie to. No tak, chcemy sobie to z tego gra kobietami, więc kto wie, bo samo sobie zdecydowano kobietę, fajnie by było. No to sobie u niego obstawiam. On wiesz, on nagrywał Gwarca, ale jeszcze właśnie nie oglądałem o niego tej gry. No ale kto wie, może faktycznie kobietą grał. A właściwie to gra kobietą. No co. Tym, Cyberpunk grał kobietą, w Assassin Valhalla też grał kobietą, więc kto wie, no bo tutaj teraz będzie grał kobietą, co by było? Kurde, chyba policja, zanim mi się zepchnęliście! Dobra, ile mam procent gry? Wow, 74! No naprawdę, te wyścigi teraz nam zrobiły mocny postęp, jeśli chodzi o nas postęp tutaj procentowy właśnie. Teraz mam aż 4% nam teraz gry wzrosły. No ale to jest tylko i wyłącznie pokazanie tego, że naprawdę jest powoli zbliżamy się do końca. Więc naprawdę nam mało zostało do zrobienia, jest te nieruchomości, to nam też naprawdę sporo procentów wbije, gdy kupię klub Malibu i zrobię wszystkie misje w tym klubie, to też tutaj nam nabije procentować gry. Jest to do tego wszystkiego te misje telefoniczne, ten Sea Sparrow, no i również te wyzwanie na celnicy i naprawdę będziemy mieli to 100% zrobione. Spokojnie myślę, no ewentualnie będzie 99%, gdyby się okazało, że przez to nie mam tych rozwałek, to i tej gry jest na 100%, to no, nie będę miał tej gry zrobione na 100%, no ale to nie problem, po prostu wtedy uznam, że seria jest skończona na 100% właśnie. Dobra, kupujemy ten klub Malibu. Proszę bardzo, mamy klub Malibu, no i mamy też misję w tym klubie Malibu, ale tej misji już będziemy sobie wykonywać w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Na razie.